Dzień dobry, witam serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Przede wszystkim gratuluję zespołowi Znicza zwycięstwa. No ale więcej o samym meczu pewnie powiedzą szkoleniowcy obydwu zespołów. Bardzo bym prosił o zabranie głosu trenera gości. Bardzo proszę, trenerze. To jest to przede wszystkim ta gratulacja tutaj dla Darka, dla zespołu Znicza. Za zwycięstwo. My żeśmy swoich szans nie wykorzystali, a mieliśmy szanse stuprocentowe na strzelenie bramki. No niestety, jak brakuje paru zawodników w zespole, to też i ta jakość się sypie nam i przez to te ostatnie też wyniki. Walczymy, dajemy siebie wszystko, ale punktów za to jakoś nam nie przybywa. No cóż, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i nie poddajemy się. Myślę, że jeszcze zostały nam 3 mecze, będziemy w każdym walczyli o zwycięstwo. Wiadomo, dziękuję, to wszystko, tylko mam tyle do powiedzenia, więc trudno cokolwiek na temat tego raczej nie chcę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i bardzo bym prosił o zabranie głosu trenera gospodarz. Bardzo proszę, trenerze. Ja myślę, że mogę być zadowolony z kilku powodów. Po pierwsze i najważniejsze, dlatego, że wygraliśmy mecz, zdobyliśmy 3 punkty z ciężkim rywalem, bo trzeba powiedzieć, że Legia Maga to jest bardzo niewygodny zespół, dobrze grający w piłkę. Także spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki on też był. Udało nam się tą jedną sytuację wykorzystać, dlatego cieszymy się 3 punktów. Po drugie, co też tutaj rzadko było spotykane, nie wiem dokładnie, czy tak, ale wydaje mi się, że pierwszy mecz nagraliśmy tutaj na 0 z tyłu, bez straty bramki, także to jest następny powód, którego ja się osobiście bardzo cieszę, bo tych bramek daliśmy na swoim stadionie zdecydowanie za dużo. Mam nadzieję, że to będzie taki lepszy prognostyk na przyszłość. Po trzecie, dla mnie też taka osobista fajna rzecz. Udało mi się dzisiaj obrać trenera, który mnie przez ładnych parę lat prowadził w Ekstraklasie, dla którego zrobiłem ogromny postęp piłkarski i dzięki temu mogłem przez wiele lat występować w Bundeslidze. Także trenerze, dziękuję i życzę w następnych meczach dużo punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Ja mam pytanie. Bardzo proszę. Trener Japońskiego Klubu Piękniarzem. Chciałem się zapytać o te problemy kadrowe wasze. Czy w najbliższym czasie jacyś zawodnicy powrócą do treningów? Znaczy, no wróci tylko Żebrowski za kartę, ale ostatnie mecze graliśmy bez środkowych obrońców, bez środkowego pomocnika, bez dwójki napastników. Czyli cały trzon zespołu, cały środek się posypał. Tak pojedynczo powracają tutaj do tego zespołu, no ale to naszą siłą była ta całość jakby, prawda? Mamy dużo młodych zawodników, którzy jeszcze zdobywają doświadczenie, zawodników z niższych lig. No i tu jest właśnie problem, bo kiedy trzeba piłkę podać, to oni to strzelają. Kiedy trzeba strzelać, to wtedy podają. I tutaj to było dzisiaj widać na meczu jak na dłoni, prawda, że fatalne wybory tutaj podejmowali, ale to jest doświadczenie po prostu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenerów? Zatem dziękuję. Życzę do domu. A gospodarzom gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.